No to dzisiaj, jak widzicie, radioodbiornik Maria R801 na naszym kanale się pojawi. Co w nim będziemy robić, to zaraz Wam opowiem. Maria, odbiornik 10 zakresów fal, strojenie UKF, zapamiętywanie stacji, jak widzicie, 5 stacji można zapamiętać. Mamy funkcję ARCH do strojania. No i co tu będziemy robić? Generalnie ten odbiornik działa. No. Nie trzeszczą potencjometry. Tylko tak, teraz jesteśmy na UKF-ie. Jak widzicie, heterodyna działa, ale nic nie ma. Tu coś było. Wskaźnik się delikatnie podnosi. Ale jesteśmy na starym paśmie UKF-u, więc tu niewiele będzie. Podobnie. I tutaj. W budynku to nic nie wyłapie. Ale tu widzicie, to działa, to jest wskaźnik baterii. No, podobnie tak, antena jest do montażu, bo jak widzicie, ktoś ją wykręcił i zostawił. I z rzeczy stylistycznych, ale to raczej chyba dzisiaj nie zrobię tego. Trzeba będzie zrobić kiedy indziej, dosztukować jakąś rączkę. Zobaczymy, albo zdobędę oryginał, albo będę dorabiał, bo jak widzicie, zostały same prowadnice, a rączki nie ma. Dobra, no to nie przedłużając, zaczynajmy robotę. Słuchajcie, odłączyłem naszą Marię. Baterii chyba też w środku nie ma. I teraz musimy zacząć tak. Chciałbym sprawdzić, czy baterii nie ma. Nie ma. Dobra, no to bierzemy śrubokręt i jedziemy z odkręceniem śrubek. Zdejmujemy gałki i teraz to się rozkłada kolejno, tak, raz, dwa i trzy. I teraz zobaczcie, schodzi to i teraz jak już mamy to, to możemy zdjąć śmiało to. O, i to też odchodzi, super. Czyli się rozkłada w ten oto sposób, dobrze. Teraz pytanie jest moje, czy to jest jakoś, o, to się wywali stąd, dobra, pyk, pyk, pyk. I teraz czy tu, to z przodu jest, tak, czyli trzeba za to, pyk, tak, i teraz zobaczcie, tu trzeba, jakby to powiedzieć, to też zdjąć. Zobaczcie, bo tu jest śrubka, zaraz Wam pokażę. To sobie odeszło, szybka wypadła, to jedno, ale tu jest śruba trzymająca cały ten, całą tą budowlę, o tu. O. Mówiłem, że sprytnie poukrywane śruby. O właśnie, dobra. Chyc i tu chyc i mamy tak. Teraz właśnie tu musimy odpiąć zatrzask dla baterii. O, hopla, dobra. Tu się coś wcisnęło, zasłoniło mi schemat. Dobrze, to mamy. Teraz jeszcze trzeba odłączyć wskaźniki. Tu, zobaczcie, tu są taśmy. Hyc, to jest jedna taśma. I jeszcze... jest wtyczka. I tu coś jeszcze powinno być.
Więc zobaczcie, demontujemy skalę, tak, tu się zdejmuje takie dwa zatrzaski i idzie i odchodzi, podobnie to. Ta maskownica, ok, i mamy dostęp do puszki UKF-u tutaj na dole, jak widzicie, heterodyna strojona jeszcze napięciami, z potencjometr. No więc zaraz sobie wyjmiemy puszkę UKF-u i będziemy przestrajać naszą Marię. Jak widzicie, puszka UKF-u jest, trzyma się na blaszy, tutaj na lutach, więc wystarczy tylko lutownicą podgrzać, podważyć delikatnie i ta namcyna się roztopi ładnie. Jeżeli tak nie będzie, no to trzeba stację lutowniczą, grotową, z wyższą temperaturą, ale zwyczajnie, jak widzicie, grotówka powinna to złapać. Do góry i już, dobra. I mamy dostęp do głowicy UKF-u, wyciągamy. Widzicie, wszystko fajnie, bo głowica jest umieszczona na takich, na takiej taśmie, na takiej złączce, można by powiedzieć. Dobra, no to tak, to już teraz tak, zabieramy stąd radio, a my zabieramy się za przestrajanie. I teraz tak, zaczniemy sobie przestrajać tą głowicę. I teraz tak, na pewno z elementów, które musimy zamienić, już Wam mówię co, to musimy zamienić kondensator C101, to jest 16 pF na 8,2 pF. Zaraz sobie go zlokalizuję i postaram się Wam pokazać, gdzie on tu jest. Pierwszy kondensator mamy tu. O. Nie wiem, czy widzicie, tutaj mamy C101, trzeba go wylutować, w to miejsce wlutować 5 i 6, zaraz zobaczymy, 8 i 2, cztery. Przepraszam za taki błąd, ale musiałem zerknąć na schemat. Dobra, tak. Nogi rozjechać tutaj, rozszerzyć w kondensatorze. O, i wchodzi nam 8,2 pico. Więc na miejsce, zresztą mamy 8,2 pikofarada. I teraz trzeba go co zrobić? Powiedź bardzo prosta, trzeba go przylutować. Tak, ok, teraz tak, nóżki odciąć, żeby się nie plątały i jedziemy dalej z tym. Więc dobra, przygotowany tu jest. Teraz następny to jest C103 i to jest 20 pikofarada. Trzeba najpierw go tu znaleźć. Tak, to jest ten naprzeciwko, sąsiad obok trymera. I teraz trzeba go tak pochylimy. Tu jest to cewka, kurczę, ona bardzo przeszkadza podczas wylutowywania. Dobra, i jedziemy. Dobra, 20 pikofaradów usunięte. Dobrze, teraz tak, C110 to jest kolejny kondensatorek. C110, gdzie jest C110? C110 to jest 10, tak? Czyli on jest... Słuchajcie, ten schemat jest tak pokręcony, że trzeba samemu się niestety wspierać. Tu mamy 10 pikofaradów C110. O. Na górze przy trymerze. Dobra, czyli trzeba tak, a jest za duży śrubokręt używam do tego.
O, tak dobra. Okej, 10 pikofaradów i chyba nic w to miejsce nie wchodzi. Na razie nie. Teraz 16 szukamy. 16. Tu. 16 jest tu przy cewce L106. Więc ją też do wylutu. Nie cewkę, tylko to jest 16. Dobra. Teraz następny jest 16. 16, C117 i to zamieniamy 16 pikofarada na 8,2 pikofarada. Czyli drugi 8,2. Dobra, czyli to jest drugi ten kondensator tu przy cewce, przy trymerku. I teraz trzeba go też wylutować stąd. Teraz 2 i teraz to zamieniamy na 8,2 pikofarada. O, wkładamy tu. Dobra, i teraz tak. Wkładamy kondensator. Gdzie on tu był? Tu 8,2 trzeba wsadzić. O, w tym miejscu. Pyk, pyk. Dobra. I teraz trzeba to zlutować. Widzicie, że wyszły wyprowadzenia kondensatora. To jedziemy z tym zlutowaniem. Dobra. Mamy zlutowane. Teraz trzeba wystające nogi odciąć. Dobra. I teraz tak, tu już. I teraz jeszcze, słuchajcie, jest jedna rzecz. I teraz tak, C117 jest tu. O tutaj, przy cewce, więc wkładamy i będziemy mogli lutować. Szczerze powiem wam, że już się trochę pogubiłem w tych oznaczeniach, bo okazuje się, że płytka na schemacie jest pokazana zupełnie od innej strony. Już się właśnie skumałem, bo sobie ściągnąłem oryginalny schemat instrukcji serwisowej i się już właśnie łapię, gdzie co jest. Czasami zamieszają, to efekt jest taki, jaki mamy niestety. O, jeszcze trzeba dziurkę powiększyć. Warto spojrzeć na płytkę, zanim zaczniemy robotę, od strony spodu. Jak widzicie, po tym przykładzie bardzo często płytki są na schematach tych z przestrojeniami opisane zupełnie inaczej, niż nam się wydaje. Dobra, tu, tu. Czyli to będzie 5,2, 5,1 pikofarada. Tu wkładamy. Pyk. Pyk, 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 pyk. No właśnie, tu. Tu widzicie, nogi wylazły, wyszły z tego. I lutowanko. No dobra, głowica chyba ogarnięta. Tu jeszcze drucik się urwał w trakcie wyciągania z cewki. Już go podlutowałem z powrotem. Na szczęście się złamał tylko. Dobra, tak. Tu mamy wszystko, słuchajcie, chyba ok, więc możemy włożyć. Czy ok, to zaraz zobaczymy, jak nam zacznie odbierać. O, tak. Tu jest cewka podlutowana. Dobrze. I teraz
blacha. Blachę wkładamy na miejsce. Uważaj, tu. Czy tam wlazło? Nie wlazło. Dobra. I podlutowanie masy do masy, inaczej odbierać nam nie będzie. Dobra. Drugi też czymś podgrotam, że się wlutował. Dobra. No to w takim razie możemy zacząć sprawdzać, jak nam to odbierze. No i słuchajcie, radio złożyłem wstępnie, znaczy radio złożyłem, głowicę, jak widzieliście, wsadziłem. Tu trzeba było kabelki podpiąć. Warto sobie oznaczyć, bo te taśmy wchodzą dwustronnie, okazuje się, dobrze, a wychodzi, że jest jedno źle. No, to włączamy. Ja próbę mieliśmy później wieczorem, wracałem późno. Zaraz cię łapię. Ale łapię tylko do połowy. Teraz co trzeba zrobić? Musimy sobie ustawić tu i teraz tak, zaraz będziemy to stroić. I teraz słuchajcie tak, leci sobie radyjko i teraz tak, wyłączamy arch przyciskiem, dostrajanie musimy wyłączyć i teraz musimy, tylko zerknę w schemat, słuchajcie, bo nie pamiętam na pamięć, musimy ustawić początek zakresu, znaczy koniec zakresu. Trymerem C115. Szukamy C115 w naszej puszce. Tu jest. Będziemy zaraz to stroić. Odbiornik pomocniczy. Ustawiony na 108, 107,5. Dobra, trymerem C115, przepraszam, ustawiliśmy 102,4 FM, bo trzeba nim ustawić częstotliwość do około 119 MHz. I teraz ustawiamy na początek zakresu nasze pokrętło. I będziemy cewką L106 regulować dolną wartość heterodyny. No, słuchajcie, po długich bojach wczoraj wieczornych, nie powiem, że się trochę zasiedziałem przy tym temacie, udało mi się uzyskać efekt. No jak się nie ma, jeszcze się nie kupiło miernika częstotliwości, to tak jest. No ale regulacja na słuch przyniosła efekty. Jeszcze w głowicy trzeba było wyregulować czułość trymerami C102 i C109. I rdzeniami cewek L102 i 105 maksymalne wzmocnienie. No i teraz tak, co tu jeszcze? Radio odbierało pasmo gdzieś do 106,5. Ja tutaj odkryłem na schemacie, zaraz wam pokażę, że tu są takie potencjometry. I tymi potencjometrami, tu na płytce regulatorów trymerów zapisu, ustawia się napięcie warikapu, napięcie głowicy, napięcie przestrajania inaczej. I to jak sobie przestawiłem na full, to udało mi się
uzyskać pasmo do około 107 MHz. Gdzieś tam ta ostatnia stacja się przebija, ale powiem Wam, że i tak jak na możliwości domowe, na słuch, to odbiera bardzo dobrze i w dobrej czułości. I zaraz Wam to pokażę. O. Patrzcie. Będę sobie stroił. Przyjemnej stacji Janusza Panasewicza. No. Zależy też od anteny budynku. W radiu Złote Przeboje. Łapie. Arch działa również. Z Archem niewiele to złapiemy w murach tak zwanych. Można zobaczyć, że tutaj kulki. No bo skoro lepiej nie... Czyta Marcin Kwaśny. Więc przestrajanie mogę uznać za zakończone sukcesem. No więc teraz zabierzemy się za tak zwaną stylistykę. Czyszczenie i doprowadzenie tego do ładu i składu tak zwanego. Słuchajcie, możemy robić dalej. Jak nie najdzie, to pewnie jeszcze tą pokrycie, tam pasma tej jednej stacji pozyskam. Nie trzeba będzie coś zrobić z cewką, tudzież z kondensatorkami, z pikówkami tak zwanymi, ale teraz tak, na razie mi wystarczy. Teraz tak, jest taka rzecz, że musimy przykręcić antenkę. Mam śrubkę, już dobrałem i teraz trzeba tak, wziąć tą blachę, umieścić przy antence i ją po prostu przykręcić. Dobra. O. Widzicie, bo nie była przykręcona antena i dlatego nie chciało się to trzymać. Dobra. Dobra, płytka. A może się tak jakoś uda poprawić to. Dobra, ouch, palec ucierpiał podczas montażu, trudno. Dobra, i teraz tak, szybka stali, żeby jej nie włożyć odwrotnie, słuchajcie, bo tak bardzo często się zdarza, że człowiek na tłoku pośpiechu włoży ją odwrotnie. O. Ha. Dobra, nie, to tu już trzyma żarówka, myślałem, że będzie trzeba ją czymś usztywnić, niemniej jednak ta płytka zrobiła to tak, że usztywniło się to. Dobra, tak. I to chyba będzie już. Dobra, i teraz musimy założyć tą pokrywę górną. Więc i będziemy mogli naprawić stroiki, bo odkryłem wczoraj, że stroik pamięci 1-2 są złamane. Znaczy nie trzymają po prostu. O. Dobra, póki nie mam rączki tej, tego ramienia do rączki od tego radia, to ja ją sobie ściągnę, to sobie przy okazji to dorobię. Już sobie odmierzyłem, jak to jest i mogę to ściągnąć, to sobie dorobię, to i zamontuję w wolnej chwili, jak będę miał chwilę i będę miał do materiały do zrobienia, bo nie wiedziałem niestety, gdzie kupić takie coś. Więc spróbuję to jakoś zdjąć za chwilę i będziemy
mogli sobie nałożyć nowe, znaczy nowe, będziemy mogli sobie wyczyścić i nałożyć tą obudówkę. Słuchajcie, to tak, to mamy gotowe, tak, strojenie, znaczy przestrajanie, obudowa wyczyszczona, ten front panel i tak dalej, jeszcze głośnik trzeba będzie doszorować, znaczy kratkę głośnika, a teraz mamy tutaj, to są strojeniowe trymerki, tak, pamięci tak zwane, tu się przełączę. Zaraz będę wam opowiadał, to wam to pokażę dokładniej. Tak, i teraz tak, słuchajcie, coś tu trzeba zrobić, zobaczcie, tu reguluje ślimak bez problemu, tu podobnie opór jest, natomiast tu zobaczcie, kręci się nie dość, że lekko, to jeszcze nic nie stroi, podobnie tu ten dolny. I ja już sobie to zdjąłem, tu jest trochę nadłamane, widzę. O, ten trzpień. I teraz spróbujemy go sobie naprawić tak, że na początek nalejemy trochę kleju gorącego i po prostu założymy na to. Stworzymy taki klin, który nam pozwoli to unieruchomić trochę tutaj. Tak. Troszeczkę. Dobra, i teraz trzeba to na... nałożyć na ten cylinderek. Klej jeszcze jest za zimny. Dobra. No i proszę, jak można łatwo i domowo wykombinować naprawę strojniczków. Wyjąłem kółko. Już wyjąłem, to zobaczyłem, że jest pęknięte, no to wziąłem jedną część, która jest pęknięta, delikatnie naciąłem jeszcze i wlałem do środka kółka klejnego ronca, założyłem. Podobnie jak tu, tylko tu był gorszy dostęp, trzeba było zdjąć całą tą płytkę, odkręcić śrubki, ale patrzcie. Reguluje, przesuwa się. Przesuwa się, podobnie jak ten górny też. Góra, dół. Żadnych zacięć, nic nie ślizga. No, więc to by było chyba z tej roboty na tyle. I teraz tak, możemy zakładać i składać. Tu śrubkę już wkręciłem tak jak była. A my tak zakładamy. Potencjometrów psikać nie trzeba, bo nie trzeszczą. Dobra. Szybę tylko trzeba założyć. Zobaczcie, bo szyba się trzyma na tym. Wiem. Aha, i tu coś wylazło jeszcze. No powiem wam, że niby ten odbiornik taki łatwy i w ogóle, a jednak jak przychodzi co do czego, to wychodzi niestety trudności naprawie. Dobra, zakładamy szybę. Tak, żeby już się to trzymało. Rączkę na razie, mówię, zdemontowałem te uchwyty, bo będę sobie ją dosztukowywał. Wymierzyłem, zobaczymy, a może się uda kupić oryginalną. Ok, i teraz to. Trzeba... aha! Ja coś wykombinuję, trzeba jeszcze zdjąć na chwilę i taśmę podłączyć z przodu. No właśnie, bo myślałem, że ta taśma jest podłączona gdzieś tam z brzega. No więc tak, to zobaczcie, zakładamy pokrywkę. Krywkę zakładamy. Jak tamte strojniczki weszły? Tylko ten górny nie. No tutaj. O. A właśnie tak. Ok. I teraz musimy ją założyć. To. Oczywiście weszłaby rączka, gdybyśmy ją mieli. I szyba. Słuchajcie, radio
odbiornik złożony, jak widzicie, poza rączką. Nie ma generalnie nic do przyczepienia się, poza tą jedną stacją na UKF-ie. Teraz tak, co my tu mamy na początek? Mamy gniazdo wejściowe, chyba też działa jako wyjściowe, jako AUX. Mamy możliwość podłączenia stereoomowego głośnika i mamy wyjście słuchawkowe na jacka. Tu mamy nasze programatorki, ja już sobie stację ustawiłem do UKF-u. To się ładnie zamyka, zobaczcie, w takiej paczce. Tu mamy wlot na baterię. Już wam mówię jakie. 6 razy R14. Ok, i tu mamy programator, znaczy pamięci, tak? Na UKF-ie, na krótkich, no to mamy częstotliwości. Tu mamy, zobaczcie, częstotliwości pokazane. I teraz tak, tu mamy panel ten sterowania, tu mamy suwaki. Nic dodać, nic ująć, łączmy. Przyjdzie nam wreszcie łatwiej. Pana, powodem jest nowy wirusa odkryty na Wyspach Brytyjskich, a ostatnie doby w Polsce nad 4600 zakażeń koronawirusem. My teraz idziemy. Hey, this is Matt Dusk. Dzień dobry. Stroi, teraz pojedziemy w dół z Arczem. Arcz tutaj jest. Widzicie, co się ładuje. Żegnamy. No zależy, gdzie to radio włączyłem, tak? Bo wcześniej włączyłem je w kuchni i odbierało wszystkie stacje na Arczu, na włączonym Arczu. Więc Arcza odbiera też. Nie wiem, że też jak ta antena leży, ale odbiera. Najmocniejsza odbiera bardzo dobrze. Diplomatycznych organizowanych. Jak widzicie, skala się przesuwa, tu czułość też się reguluje. Teraz najważniejsze wzmacnie. No. Brzmi fajnie, powiem wam, że jestem zaskoczony. Takie małe radio, a dźwięk potężny, można by powiedzieć. Dobrze, jeśli się podobało, to łapka w górę mile widziana. Zapraszam do subskrybowania, zapraszam także na mojego bloga elektronicznego na Facebooku Napraw to Jakub Wiśniewski i zapraszam na kolejne elektroniczne materiały.